Ale tu zapraszamy właśnie takich przedstawicieli różnych krajów. No i właśnie ten był z Litwanii. I za każdym razem, pamiętam, jak robiliśmy ewolucję, on się pyta mnie, instruktor Drago, kiedy ja się zacznę uczyć podwodnego spawania? Mówię, podwodnego spawania, sobie kpisz z nas tutaj? No i wiesz, mu się tam, się mu tłumaczyło, że on się nie ma się nie obawiać, że podwodne spawanie. Kiedyś się nauczy, ale teraz ma robić te zajęcia. No ale mówi tak, instruktor Drago, ja tu przyjechałem z kolegą z Litwy, czy z jakikolwiek to kraj, bo ja przyjechałem tu z kolegą i on już skończył kurs i mówi, że tak ciężko nie było. To byli nurkowie, którzy przyjechali się uczyć technicznego spawania pod wodą. Jeden pojechał tam, gdzie powinien, a drugiego się pomyli i wysłali na kurs komandosów morskich. No i wszędzie jest bałagan, nie tylko u nas. Wszędzie jest. No i wiesz, a jeszcze bardziej wkurwiał nas, bo myślałem sobie, że może ten trening jest za łatwy dla niego, że sobie tak kpi z nas. No, podwodne spawanie. No i w końcu się zorientowaliśmy, przeprosiliśmy bardzo, wysłaliśmy go z powrotem do Pensacoli na Florydę, gdzie się szybko nauczył spawania i w ciągu chyba 2 tygodni wrócił do domu. To zamiast 2 tygodnie to zajęło chyba 4 miesiące bicia i tortur. I się spawania nie nauczył. Dwadzieścia lat służby w siłach specjalnych marynarki wojennej US Navy SEALS. Uczestnik ponad 100 misji operacji bojowych typu Direct Action, Capture or Kill. W stopniu Bosmana odznaczony medalem brązowej gwiazdy z okuciem V za męstwo w boju. Odznaczony również honorową odznaką gromu. Moim dzisiejszym gościem, pierwszy w historii tego podcastu, prawdziwy Navy SEALS, Tomasz Drago Dzieran. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest miło mi tutaj być. Nam również miło gościć takiego gościa z Ameryki prosto. Dziękuję bardzo. Jak to się stało i co takiego było złego w tej Polsce w latach 80., że postanowiłeś wyjechać za granicę? No, było... I dlaczego to była Ameryka, a nie na przykład, nie wiem, Niemcy? Bardzo dużo było złego, a właściwie to wszystko, co było złego, to się nazywało komuna. A komuniści, tacy jak mój ojciec, niszczyli Polskę, niszczyli naród. Więc w końcu po więzieniu, za czasów Solidarności, kiedy po wyjściu z więzienia wciąż jeszcze nie byłem bezpieczny, wciąż mnie ściągano z ulicy czasami, wożono mnie po mieście, wyrzucano gdzieś za miastem, żebym sobie szedł później do domu, bałem się, że w końcu z takich przejażdżek nie wrócę kiedyś, więc zdecydowałem się opuścić Polskę, a właściwie wypchnięto mnie z tej Polski tymi właśnie szykanami. Było tak, że dlaczego wyjechałem do Ameryki? Ameryka dla mnie zawsze była krajem wolnych ludzi. Ameryka została zbudowana na wartościach osobistej wolności, na wartościach chrześcijańskich. Więc dla mnie to był zawsze ten kraj, gdzie taki beacon, takie światło na górze przyświecające wolności. Więc zawsze się oglądałem na Amerykę, zawsze sobie myślałem, nigdy nie myślałem, że wyjadę do Ameryki, ale zawsze sobie marzyłem, tak kiedyś, jak byłoby wspaniale odwiedzić, zobaczyć tych ludzi. No i w końcu zdecydowałem się pójść do ambasady amerykańskiej, i poprosiłem o pomoc, ponieważ już się zacząłem bać. No a który to był rok? To był rok 83, po wyjściu z więzienia. To stan wojenny u nas. To był stan wojenny, tak. Ja byłem... Ile miałeś lat? Ja miałem 20 lat w stanie. Ja jestem 60 rocznik, więc jak mnie zamknięto w 81 roku, miałem 21 lat. Dostałem wyrok 3 lata więzienia z artykułu 48.3 za produkcję kolportację ulotek i wiadomości niesprzyjających socjalizmowi i komunizmowi. Coś takiego. Więc wyszedłem z więzienia, jak Jan Paweł II przyjechał do Polski po raz drugi i wtedy zażądał, że przed przyjazdem, że musi zostać ogłoszona amnestia dla więźniów politycznych,
żeby zanim on przyjedzie. No i wtedy zaczęli nas wypuszczać z więzień. Ale szykany się nie skończyły. Również to, w moim przypadku to nie było tak źle. Bo w moim przypadku ja nie miałem rodziny, nie miałem żony, nie miałem dzieci. Ale jak ty trafiłeś jako 20-latek do takich rzeczy jak dystrybuowanie ulotek Solidarności czy tam? No już to zaczęło się dużo wcześniej, ale duży wpływ miała moja matka, która była związana z Solidarnością. Ona założyła w swojej szkole solidarnościową organizację, ona była to z tym związana, więc ja się też związałem, to też wszedłem, też w Łodzi w zarządzie pracowaliśmy. W tym czasie ćwiczyłem taekwondo, robiliśmy kickboxing, byliśmy potrzebni dla działaczy, żeby ich ochraniać w tym czasie, bo ja nie wiem, czy wielu ludzi pamięta, ale komunistyczne bojówki złożone z takich rzekomych studentów, rzekomych prawdziwych, takich patriotycznych, fabrycznych robotników napadali na działaczy. Czy niszczyli te, przeszkadzali w spotkaniach, więc poproszono nas o pomoc. Więc by właśnie tak się zorganizowało. Tak ja wszedłem w tę organizację Solidarności. Były jakieś takie momenty, że trzeba było użyć taekwondo i kickboxingu? Aha, tak, było fajnie. Na tych działaczach? Nie na tych działaczach, na tych zbekach, tak. Na tych rzekomych studentach, którzy z patriotyzmu chcieli bić naszych Solidarności działaczy. Więc tak, to się tak zdarzało i było fajnie, bo przynajmniej mogliśmy legalnie bić tych skurwysynów, więc bez obawy, że nas no nie tak bez obawy, bo wtedy no, jak cię dołapali w nyskę, włożyli, to też mięsko, ścieżka zdrowia i tak dalej. Mięsko odchodziło od kości. No prawda, tak było też. Do dzisiaj mam nerki uszkodzone. No właśnie. Od właśnie tego bicia. No to idziesz do ambasady i to jest tak, że dostajesz od razu ten pozwolenie na wyjazd? Możliwość wyjazdu? W tym czasie długo nie musiałem czekać. Ja im przedstawiłem swoje dokumenty i co mi się dzieje w Polsce od komunistów, to w ciągu 3 miesięcy miałem promesę na wyjazd emigracyjny do Stanów Zjednoczonych jako political refugee, jako uchodźca polityczny. Więc w 1984 roku wyjechałem. Miałem tylko torbę z starymi ciuchami i $20, które kurwa wydałem na mały magnetofonik, ale to zawsze sobie marzyłem o takim małym jamniku magnetofonie, którego w Polsce nie można było kupić, nawet nie było pieniędzy, więc ja tylko jakiekolwiek pieniądze dostanę, to wszystko już zaraz szybko je wydałem na magnetofonik. Mnie ciekawi jedno, nie, bo 84, no to ciężko było z tymi dolarami i tak dalej, bilet. Ile kosztował bilet i jak ciężko było załatwić bilet? Bilet został dla mnie zapewniony przez Amerykanów. Czyli Amerykanie kupili bilet. Tak. Ja wyjechałem najpierw do Niemiec również. W Niemczech był już ośrodek dla uchodźców politycznych. To był zupełnie inny niż większość ośrodków w Niemczech dla uchodźców. Bo było nas niewielu tam, ale była mała grupa właśnie ludzi Solidarności. No i tam czekaliśmy na przydział, gdzie pojedziemy się osiedlić w Stanach, gdzie uczyliśmy się trochę o Ameryce. Te przedstawiciele z Departamentu Stanu przychodzili i tłumaczyli nam, jak żyć, co robić w Ameryce, żeby być successful, żeby odnieść sukces. Tak. No ja tego słuchałem, ale muszę podkreślić, że Amerykanie nigdy nie pytali się, co może zrobić dla Ameryki. Jedno pytanie tylko, o co prosili, jest, że jak przyjedziemy, żebyśmy przestrzegali prawa amerykańskiego i respektowali po polsku, tak. Mieli respekt dla obywateli amerykańskich. To wszystko, o co nas poproszono. A ty jaki miałeś zawód w Polsce? Nie miałem zawodu. Więc nie skończyłeś szkoły? Zwykłą szkołę, ale nie bez specjalnego zawodu wtedy, więc... Ale to nie, dla mnie w Stanach Zjednoczonych nie ma znaczenia. W Stanach Zjednoczonych możesz być, kim jesteś zdolny być. I więc ja jestem teraz inżynierem oprogramowań komputerowych, których jak, nawet nie myślałem, nawet jak ja wyjeżdżam, nawet nie wiedziałem, co to komputer jest. Więc życie się zmienia. Chciałbym tylko podkreślić tutaj coś jeszcze. Ja po polsku nie mówiłem przez ponad 40 lat. Przez 20 lat w ogóle przez 20 lat nie miałem żadnego kontaktu ani z Polakami, ani z językiem polskim. W moich oddziałach, gdzie służyłem, nie ma
obcokrajowców. Więc jedynym językiem, jaki słyszałem, jakim się porozumiewałem, był angielski. Dzisiaj, teraz dopiero sobie przypominam, ale to jest 40 lat bez języka polskiego, więc jeżeli mam jakieś potknięcia, proszę o przebaczenie. Ale myślenie jest po angielsku czy po polsku? W obu językach. W obu. Czyli jest miks. Tak. No dobra, jedziesz, masz 20... A mówię w języku polskim, języku polskiego nie używałem przez 40 lat. Masz 20 baksów, które wydajesz na jamnika. No i co? I lądujesz w tej Ameryce z jamnikiem czy bez jamnika? No, z jamnikiem, ale bez pieniędzy. No właśnie. Idziesz na ulicę? 10 fenigów tylko mam. Nie, tam już czekali na mnie Amerykanie. Już była grupa ludzi, którzy przyjęła. Mnie przewieziono mnie do Memphis, Tennessee, gdzie zacząłem swoje życie. Już w Ameryce. No i oczywiście języka nie znałem. Ubrania nie miałem, pieniędzy nie miałem, to wszystko mi zapewniono. Zapewniono mi, przez jakiś czas mieszkałem z taką starszym małżeństwem z kościoła, którzy mi bardzo pomagali u nich w mieszkaniu. Miałem własny pokój, no i jedzenie, no i pomoc też od nich. Nawet kupili mi taki słowniczek, języka nie znałem, więc kupili mi pierwszą rzeczą, jaką dostałem, on jest słownik polsko-amerykański. No i to byłoby wspaniale, gdyby ten słownik był taki uaktualniony, ale nie za bardzo był uaktualniony, więc jak podczas przejażdżek po Memphis, jak ta starsza para pokazywała mi, gdzie co w Memphis, to ja chciałem im pokazać, że naprawdę używam tego słownika, że naprawdę się przykładam. Więc czytaj, jedziemy, tak, to jest, widzę drzewo gdzieś tam, this is tree. Sach, o tak, brawo. Oni siedzą z przodu, ja siedzę z tyłu w ich samochodzie. To jest, this is house. Tak, bardzo fajnie. This is woman. Tak, 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 woman. I Murzyn idzie. Więc mówię, this is, I'm looking, this is, the N-word. ten biedny starszy człowiek prawie w drzewo wjechał. Kobieta prawie dostała ataku serca. I mówi, w końcu mówi tak. Ja nie mówię po angielsku, ja mówię Więc ona wzięła, popatrzyła na to. Daj mi długopis. Skreśliła to słowo i napisała black man. Apparently, wiesz, ja nie wiedziałem, ja nie znałem w ogóle ani zwyczajów, ani języka, więc to, co znalazłem w słowniku, który oni mi dali, to używałem. No i w końcu do dzisiaj mam ten słownik. Ja go powstawię na swoją stronę dragodzieran.com, więc tam wstawię to zdjęcie tej strony nawet do dzisiaj po tych 4 dekadach wciąż jeszcze jest przekreślone i napisane black man. Więc takich przypadków miałem dużo, wiesz. Również na pomysł, co się w Polsce wtedy ubierało jako kąpielówki? Najkrótsze, najciaśniejsze speedos. My to nazywamy banana hammock, nie? To jest tylko ledwie ci zakryje... trochę, tak. Więc w Polsce to było takie pantalony, to nosili starzy ludzie. To starzy albo pierzyści, puszyści, tak się mówi po polsku dzisiaj? No, puszyści ludzie? Na grubszych? No, grubasów. Jest to, grubi ludzie ubierali właśnie te puszyści, tak. Żeby tu nie obrazić kogoś. Więc puszyści ludzie używali te wielkie pantalony. Wstyd było założyć na plaży na Bałtyku pantalony, jak miałeś 20 lat. Zawsze się chodziło w tych najcieńszych, na takich najbardziej obcisłych spodenkach. Slipy, no. No i teraz jestem już w tym kościele trochę zaznajomiony, w tej parafii, która mnie przyjęła. Zaprosili mnie na pool party dla rodzin, dla dzieci, taki na weekend przy basenie. Taki mały, prywatny basenik, taka bardzo dobrze ustawiona, zamożna rodzina zaprosiła tych ludzi z parafii na przyjazd, właśnie na ten basen. No i zaproszono mnie. No więc ja myślę, kurwa, muszę się zaprezentować jako polski emigrant. To wybrałem najmniejsze, najbardziej ciasne spodenki.
No i powiedział, że pójdź do pokoju, przebierz się i tutaj wróć na basen, no, oni tam kiełbaski sobie, dzieci się na basenie bawią, pływają w tych takich skrzydełkach. No i ja wchodzę. Pamiętam, muzyka przestała grać, cisza się zrobiła i widzę, dzieci wypędzają z basenu i tak do drugiego pokoju. Proszę do mnie, chodź, mnie szybko wyprowadzili z tego basenu również. No i dali mi właśnie takie pantalony dla pierzystych, dla puszystych. Więc te pantalony musiałem założyć. A się nie sprzeciwiałem, no wiesz, nie wiedziałem dobrze, co i jak, więc to... A jakie było takie pierwsze walnięcie dla takiego młodego człowieka? Była kolorowa ta Ameryka? W sensie mówię o tym, że ta komuna, jeszcze ja pamiętam lata 90, to była taka szarzyzna, nie? Te bloki, osiedla, domy, w ogóle ta wieś też taka szara, biedna, tak, nie? Tak, to wszystko się widziało. A jak się gdzieś pojechało za granicę, to jednak tam tak żyło wszystko. O, to był dla mnie, to był naprawdę szok. Nie tylko, że te pełne półki w sklepach i tak dalej, ale przede wszystkim, jak wspomniałeś, kolory, kolorowe domy, ludzie uśmiechnięci. Nie znasz kogoś. W Polsce ktoś się na ciebie patrzy, powiedzie hi, hello. Co ty się kurwa patrzysz, nie? A w Stanach czego jest, chcesz? Czego chcesz? Chcesz, jakie masz? Chcesz coś ode mnie? A tam jest tak, hey, hello, you know. Jak się masz, nie? Jak się mam? Co cię kurwa obchodzi w Polsce? A tam, jak się masz? No i to wiesz, ten kontrast był straszny. Wszedłem do sklepu pierwszy raz. Mnie zabrała ta starsza para właśnie, ci starsi ludzie. Do sklepu wszedłem. Kurwa, tyle tych rzeczy. Ja, wiesz, nie wiedziałem, co to jest, ale patrzę, takie fajne boksy z tymi kolorowymi, wiesz, taki każde pudełko z kolorowymi takimi takie opakowanie. Ja sobie wezmę tego, nie wiem, co to jest, ale dobrze wygląda. Więc to się okazało, że to był serial. Jak się po polsku mówi, te płatki owsiane? Serial, tak. Serial, tak. Płatki owsiane, albo... Płatki tak, jakieś. Świetne, tak. Więc ja mówię, kurwa, takie fajne paczki, ja sobie wezmę z 10 tych pól, więc załadowałem wszystko do koszyka. Później ujadłem to chyba przez miesiąc, ale no, to naprawdę to był duży szok. Ale i najbardziej, co mnie ujęło w Ameryce, to ludzie. Ludzie, ich pomoc, ich podejście nawet. I to jest właśnie dosyć ciekawe, wiesz, bo dla nas z zewnątrz, ktoś, kto przyjeżdża do Ameryki z zewnątrz, to bardzo często, tak ja się dziwiłem, czemu on jest tak hellbent na pomaganie mi, czemu on się pyta, się osoba pyta, czy czegoś nie potrzebuje, czy czegoś mi nie potrzeba. Przynosili mi ubrania, bo nie wiem, te ciuchy, które ja miałem, to były z 70. i były takie pocerowane przez mamę, więc okazało się, że może powinienem nosić nowsze ubrania. Zawsze ktoś był u mnie w domu, czy czegoś potrzebuje, czy jedzenia. Jedzenie mi przynosili, bo miałem, moja pierwsza praca, byłem sprzątaczką, więc jako sprzątaczka dużo się nie zarabiało wtedy, to oni się upewniali, że mam wystarczająco jedzenia, że mam ubranie, że gdzieś potrzebuję jechać, zawsze ktoś tam był, żeby mi pomógł. I dla mnie to było takie dziwne, ale dla Amerykanów to jest tak normalne, że oni sobie nawet nie zdają sprawy, że oni tacy są. Dla nich to jest, ja się tak zapytałem, mówi, taka jest Ameryka, co, nie wiem, o co się pytasz, mówi, oni nie rozumieli, dlaczego właśnie takie pytania zadaję, bo dla nich być właśnie takim w Ameryce, to jest tak normalne, że oni sobie nawet nie zdają sprawy, jak wspaniali są, bo po prostu nikt o tym nie myśli, to jest tacy, jacy właśnie Amerykanie są. Ale powiedz mi, to oni dalej tacy są? No bo jest też kryzys imigracyjny. Jest kryzys imigracyjny. A jako imigrant też, jakbyś teraz porównał to, jak ty przyjechałeś i to, co się teraz dzieje też, nie? No ja... Ale jest ta pomoc taka? Jest, dalej... tak samo jest dalej. Nawet ludzie się czasami zastanawiają. Ci ludzie, którzy teraz wciskają się do Ameryki przez południową granicę, gdzie jest zupełnie otwarta, ale wciąż są otaczani opieką. Nawet teraz, kiedy my, Amerykanie, mamy problem z własnymi czasami zakupami, z benzyną, czy z jakimiś... Bo wszystko jest drogie teraz. Ci ludzie są wciąż otoczeni opieką. Niezależnie od tego, czy przeszli legalnie, czy nielegalnie. Ale to więc czasami jak rozmawiam, mówię, jak chcesz pomagać tym imigrantom legalnym, jak wydajesz wszystkie pieniądze na tych, którzy po prostu przemykają się przez granicę nielegalnie. Odpowiedź Ameryki zazwyczaj to są ludzie i należy im pomóc.
to są amerykańskie tradycje, my nie zostawimy ludzi bez pomocy. Więc to jest Ameryka. To jest, dlatego to mnie zawsze ujmowało. Do dzisiaj, wiesz, jak myślę. I do dzisiaj czasami mnie denerwuje. Ludzie krytykują Amerykę, ale to są zazwyczaj ci, którzy nigdy nie żyli w Ameryce i nie znają Ameryki. Którzy nie znają właśnie tego podejścia Amerykanów do życia, do świata. To jest nie tylko do emigrantów, ale między sobą nawet. To jest coś takiego wspaniałego dla mnie, bo ja to widzę z zewnątrz, ale oni tego nie widzą, bo oni tacy są. Wiesz, jak mieszkasz gdzieś, to pewnych rzeczy już przestajesz dostrzegać, stają się dla ciebie oczywiste. A ludzie z zewnątrz dopiero mogą to zauważyć. Jak przypuszczam, że ta goodness, to dobroć Ameryki właśnie jest taka dla Amerykanów, że naturalna, że oni tego nie dostrzegają, bo tacy są. A jeszcze wrócę do chwilę do języka. Bo to jest śmieszne. Ja wiem, te kłopoty, które z językiem miałem, jak przyjechałem, bo nie mówiłem po angielsku, z tym czarnym człowiekiem. Później ta inna parafia zaprosiła mnie na ciastka po mszy w niedzielę, więc wszyscy się zebrali, te parafianie się zebrali po mszy w takim dużej sali. Ten ksiądz przyniósł dużą tacę z ciastkami. No, w Polsce nie ma słowa TH. Nie ma słowa, nie ma takiego słówka TH, like thank you. Thank you. So kolega mi poradził, mi taki znajomy z Polski poradził, mój, kurwa, just powiedz thank you very quick, już F. Więc Amerykanie nawet nie dosłyszą tego, thank you. Więc no ja tak postanowiłem zrobić, on przyniósł ten ksiądz przyniósł dużą tacę z tymi ciastkami, ja jestem napalony na ciastka, ja lubię ciastka, no i potem, wiesz, ci ludzie, parę śnień się zebrali, każe, zaczyna prawie bić brawo, że ja sobie ciastko biorę, no i ja biorę to ciastko i nie mogę tego wypowiedzieć, ten gościu z tyłu pokazuje, że powiedzieć thank you. No i powiedziałem, ale wyszło fuck you. To jest, ja wiedziałem już coś źle, powiedziałem, bo tylko słyszę i cisza. I każdy, wiesz, jak prawie tu bić brawo, a to takie... Więc tak przynajmniej tak się zaczynało. No i później powoli... To pierwszą pracę masz sprzątacza, tak. Mówiłeś. A co jest później? Później, wiesz, pracowałem ciężko, dobrze sobie opinię dobrą wyrobiłem. Więc powoli sobie awansowałem. Następną pracę, jaką dostałem, i też ludzie z Ameryki mi pomogli. Mówią, teraz może dostaniesz, jesteś, już trochę mówisz po, już mówisz trochę po angielsku, to może będziesz, dostaniesz pracę, może ci się uda dostać pracę u sprzedawcy samochodów. Tam potrzebują kogoś w częściach zamiennych, takiego pomocnika w magazynie z częściami. No moja praca miała polegać na tym, że odbierałem telefon i słuchałem numerów 4568G2. Zapisywałem to, szedłem na półkę, wyciągałem tą część, a potem ktoś z innego, czy z warsztatu, czy ktoś podjeżdżał do tego dealera i zabierał tą część. Kurwa, mój angielski nie był taki dobry, więc ja słyszę 2, F, F, G, whatever. Ten numer był zupełnie inny. Wyciągnąłem te części, które ci, którzy odbierali te części, to mnie nie znali, prawda? Pojechał 30 mil gdzieś do siebie, do warsztatu, mówi, kurwa, nie ta część. No i potem odbieram telefon. Kurwa! Fuck, to jest wrong part, zła część. No i wiesz, w końcu tak myślę, pracowałem ciężko, wiesz, i oni to widzieli, doceniali, mówi tak, no trzymać się tu nie możemy, bo zbankrutujemy, kurwa, będziemy podwójnie części wydawali i będziemy jeździli potem, jeszcze dowozili te części. Więc ja się pytałem, czy znasz europejskie samochody, jak Audi, Porsche, czy i Saab, bo się okazało, jest otwarcie w tym dla takiego pomocnika, mechanika. Ja tak myślę, kurwa, nie mam zielonego pojęcia, ale tak, jestem z Europy, to jest oczywiście. No i myśmy widzieli Saba w komunie i Mercedesa i ta, wszystko, nie? Tak, tak. Z tym, że ja nawet nie miałem znajomego, który by miał samochód. Wszyscy moi koledzy byli biedni, więc... Ale byłeś z Europy. Ale byłem z Europy, właśnie. Co za sztuka. No i... przewieziono mnie na to interview tu Schilling Saab, Audi, Porsche. Pierwszy mechanik Porsche przyszedł, kurwa, się z tym gościem nie mogę dogadać, może nie tego, z Audi tak samo, no i Saab mechanik przyjeżdża, czekamy na tego mechanika od Saaba, tego jak to się, shop foreman, ten taki, który
jest czeladnikiem, tak. No i więc czekamy na niego w taki potel i ten w końcu podjeżdża taki wielki Harley Davidson, a ten gościu na tym jeszcze większy, kurwa, wyglądał jak Yeti. Huge. on wchodzi i mówi, a gdzie jest ten mechanik, który chce być mechanikiem? No, like, yeah. On mówi, okej. Okay. Wrzeszył się tego bossa, co on potrafi? On jest z Europy, to chyba wszystko potrafi. A ja to like, yeah. No i on mówi tak, no dobra. Mówi, kurwa, ja potrzebuję niewolnika. Zatrudnij go, ja będzie ze mną pracował. A wszystko, co później, co mi się udało osiągnąć w Ameryce, to się zaczęło właśnie od Jima. Jego nazwisko było James Moore. Był takim motocyklowym gangsterem. Przynajmniej tak go wszyscy nazywali. Wszyscy się go bali tam. Więc on mnie wziął pod swoje skrzydła i od tego czasu zacząłem się uczyć bycia mechanikiem, dostawałem coraz wyższe podwyżki, wysłano mnie nawet do szkoły Saba, do różnych stanów, gdzie zostałem certyfikowanym mechanikiem Saba, ale to wszystko zaczęło się właśnie od Jima. Pamiętam, mój angielski był tak zły, że ja nawet nie potrafiłem przewodników instrukcji czytać, bo miałem bardzo duże trudności, musiałem słownie, jedno zdanie to mi zajęło chyba pół dnia, żeby przetłumaczyć, więc poprosiłem go, żeby tylko wtedy właśnie jedyny raz chyba jednak naprawdę go wkurwiłem, bo mówię, słuchaj Jim, musisz mi zacząć czytać te, ja mówię, co kurwa, a potrzebujesz może babcię, żeby ci do łóżka przeczytała? Ja mówię, nie, ja potrzebuję, żebyś mi czytał te instrukcje i ja to nagram. On mówi, nagrasz mnie, kurwa, ja cię zabiję, ja tylko zobaczę ten magnetofon. A mu tłumaczę, słuchaj, mój angielski nie jest taki dobry, oni się spodziewają, że będę znał tutaj te sprawy z tego, więc jeżeli to nagrasz, a ja będę potem słuchał i czytał to, to połączę słowo z tym głosem, z tą wymową i będzie mi łatwiej mi to rozumieć. Tak sobie myśli, kurwa, napijmy się najpierw, to był u niego w domu, napijmy się, to ja sobie pomyślę o tym. Później mówi, kurwa, ja to zrobię, ale jak komuś powiesz, to ja cię, kurwa, zabiję. I zabił mnie, prawdopodobnie zabił, nie może kogoś już orę tam, ale miał taką reputację, że nikt nie chciał się z nim wyzwać, bo się to źle skończyło dla wielu mechaników tam, więc nikt go tam się nie... A twoje umiejętności kickbokserskie? To pomagały, bo właśnie... U Jima się przydało? Ja mu pomagałem, byłem takim enforcerem. On miał własny taki biznes, robił enforcement, gdzie na ulicy ludzi, którzy nie chcieli płacić, a którym się coś nie podobało. Mhm. Jak pamiętam, pojechaliśmy, taka dziewczyna... Odzyskiwacze tak zwani. Taki odzyskiwacz, tak. Więc jeździłem z nim na odzyskiwanie rzeczy i ratowanie ludzi, też powiem, bo ratowanie ludzi, bo dziewczyna taka dzwoniła, mówi, że potrzebuje jakiegoś enforcerów, żeby jej bezpiecznie pozwolili wyprowadzić się, bo jej boyfriend, inny jakiś motocyklowy gangster, bije ją i powiedział, że ją zabije, jak się wyprowadzi. No i z Jimem pojechaliśmy, zapukaliśmy do drzwi, gościu otworzył z pistoletem, to wymyjęliśmy mu pistolet z ręki, potem on się bardzo strasznie trząsł, oddałem mu pistolet, się strząsł z tym pistoletem, a dziewczyna się wyprowadziła, pojechała, a my przebiliśmy piątkę z Jimem, powiedzieliśmy, jak będzie się jeszcze, że wrócimy z powrotem, ale na innych different terms, na innych warunkach. No i nigdy nie słyszałem o tym gościu, ani o tej dziewczynie. Wszystko było w porządku w takim razie. Więc Jim bardzo dużo pomagał. Ja jemu tak dużo zawdzięczam, że to nie ma słów, żeby to opisać, bo cała moja późniejsza kariera właściwie się opierała na jego uczeniu, na tej przyjaźni z Jimem. Zostałem dobrym mechanikiem, sobie poprawiałem, później swoje własne życie dostałem podwyżki. Życie było wspaniałe. Dostałem, w końcu zacząłem skakać ze spadochronem, później wstąpiłem do wojska. No właśnie, jak takie było życie wspaniałe jako mechanika i tego odzyskiwacza z Jimem, tego, który ratował ludzi, taki renegat. Jak była dobrze wyglądająca dziewczyna, to ratowaliśmy je. To właśnie co było takiego, że postanowiłeś wstąpić do wojska?
W tym czasie zostałem obywatelem amerykańskim. Ja ci powiedziałem wcześniej, ja tutaj mówiłem, moja impresja Ameryki i Amerykanów. Jak zostałem obywatelem amerykańskim, basically, co Amerykanie przez ten akt dali mi, jest takie same prawa, jak oni mają, zostałem równy z nimi. Ameryka weszła w wojnę w tym czasie, w wojnie perskiej i ja uważałem, że to jest moralnym obowiązkiem dla mnie. To jest mój kraj teraz. Ja nie miałem kraju, dopóki Ameryka nie dała mi obywatelstwa, dopóki Ameryka nie dała mi Ameryki. Więc dla mnie uważałem, że to jest moim moralnym obowiązkiem wspomagać mój kraj w czasie wojny. Miałem tak dobre życie, że ja nigdy nie myślałem, że zrobię z tego karierę. Dla mnie to było, Ameryka potrzebuje ludzi walczyć w wojnie, ja będę tym człowiekiem, będę pomagał, a po wojnie wrócę sobie do swojego zawodu i będę miał wspaniałe życie dalej. No, tak się nie stało. Wstąpiłem do marynarki wojennych po paru tarapatach i nie wyszedłem z marynarki, ja 20 lat później po walkach w Iraku. Jak trafiłeś do tej marynarki? Biuro rekrutacyjne? To było dosyć takie, ja byłem w tym czasie, nie miałem zielonego pojęcia, że to są różnice między marynarką wojenną, armią, marinesami i siłami powietrznymi. Dla mnie to było wojsko. Wiem, idę do wojska, idę walczyć za Amerykę. No i poszedłem, najpierw wypełniłem taką kartę na poczcie, którą myślałem, że to jest, jak wyślę, to mnie wezmą. Więc wysłałem, wróciłem do swojego apartamentu, gdzie już wtedy robiłem te skydiving, już uczyłem skakania, byłem instruktorem skakania ze spadochronem. Więc wróciłem tam, mieszkaliśmy w takim apartamencie chyba czterech czy pięciu na skoczków, takie roommate'i. No i mówię, ja się zacząłem pakować. Gdzie ty się wyprowadzasz? Jak ty się wyprowadzisz, to nie będziemy w stanie płacić za ten apartament, bo każdy miał swoją działkę. Ja mówię, kurwa, idę na wojnę. Na wojnę idziesz? Kiedy idziesz na wojnę? No jak tylko mnie wezmą, już wysłałem podanie. Jak mi podanie wysłałeś? No tam i tam. No i mi wytłumaczyli, że to nie jest podanie, to nie jest kontrakt. To jest tylko rejestracja dla młodych ludzi, którzy skończyli szkołę średnią. Więc no dobra, no to w takim razie, ale mówią mi, iść do biura rekrutacyjnego. Zaprowadzili mnie tam. Rozmawiałem z armią. Mnie wszystkie zaczęli ten cały proces przyjmowania mnie do armii. To zajęło parę miesięcy, ale co jakiś czas musiałem się zgłaszać tam na różne takie rozmowy, na wypełnienie dokumentów. No i w końcu już miałem wszystko prawie gotowe. Ale wtedy do Memphis, gdzie mieszkałem, przyjechali komandosi morscy z marynarki wojennej i demonstracyjny zespół skoków ze spadochronem. Oczywiście skakali w Memphis, w centrum Memphis, downtown, ale do nas przychodzili skakać dla zabawy, dla fanów, więc tam ich poznałem. No i mi wytłumaczyli, że do armii to może jest wspaniała rzecz, ale marynarka jest lepsza, specjalnie jeżeli wstąpisz do takich oddziałów jak nasze. Dlaczego nie? No i mówi, wtedy zacząłem się dowiadywać, co to są SEALsi, co są te oddziały Navy SEALs. No i wtedy pomyślałem, no to dobra, jak się dostać? On mówi, pierwszą rzeczą, co musisz zrobić, pójść do armii, zabrać im swoje dokumenty i przynieść do next door, do drugiego biura, tutaj zaraz w drugim końcu budynku i się zarejestrować z nimi. Trochę było mi niezręcznie, no, ci ludzie już z kolegami z tym zaprzyjaźniłem się nawet z niektórymi tymi żołnierzami, którzy prowadzili moje papiery, moją pracę papierkową, ale no, kurczę, mówię, no dobra, poszedłem, zebrałem, przyszedłem do marynarki wojennej, oni się tak ucieszyli, bo cała robota była zrobiona, tylko musieli podpisać i wysłać mnie do marynarki wojennej. Ale się pytam, co musiał zrobić, ja mówię, przyszedłem tutaj, bo chcę wstąpić do oddziałów SEALs. It's like, SEALs. It's like, okej, okay, na pewno cię zrobimy SEALs, a ile masz lat? 32. The cut-off age, the limit jest 28 lat. Za 4 lata już ponad limit. Więc, ale nie przejmuj się. Bo wiesz, im zależy na kwocie, na numerach, które przyniosą do marynarki wojennej. To mi tłumaczy tak, słuchaj, tu nie możemy ci nic zagwarantować, bo jesteś za stary. Ale jak podpiszesz ten dokument tutaj, wyślemy cię do bootcamp, tego podstawowego kursu, tam z ciebie zrobimy SEALsa. To jest takie, really?
Okej. Okay. Ale dla mnie to nie było najważniejsze. To nie był mój goal, to nie był moim celem, żeby być SEALsem. Moim celem, moim goalem było wspomagać mój kraj, Amerykę. W jakiejkolwiek kapacity, w jakimkolwiek, gdziekolwiek potrzebują mnie, tam będę służył. Więc jak się nie dostanę do SEALsów, to dla mnie to nie była żadna tragedia. To nawet nie był moim początkowym celem. Więc mówię, no to dobra, ja pójdę do bootcamp. No i podpisałem papiery, z tym, że to było dosyć ciekawe. Już miałem papiery, wszystkie dokumenty były skompletowane przez armię, więc mówię tak, a jaką pracę chciałbyś w marynarce wojennej? Bo w tym czasie, że nawet jeżeli zostałeś skierowany na selekcję sił specjalnych, to wciąż musiałeś mieć pracę wyznaczoną w marynarce wojennej. Więc ja myślę tak, pracuję ze spadochronami, ja skaczę, to się pytam, czy macie jakąś pracę ze spadochronami? Tak, parachute rigger, PR, to się nazywało. Będziesz pakował spadochrony, to ja sobie będę pakował w marynarce wojennej spadochrony, to sobie sam na pewno skoczę. To tak nie działa, wcale nie było niby, ale mówię, no to dobra. To mówię tak, jak to szkoła, jak do tej szkoły, żebyś pójść, to musisz pójść do tego podstawowego kursu teraz, bo ta szkoła się zaczyna w takim czasie, ten podstawowy kurs się kończy w takim, takim czasie, żeby tą tranzycję, ten transition mieć płynną, to musisz wstąpić w następnym tygodniu, w następny piątek do marynarki wojennej. Ja mówię, to trochę szybko, dobra, zadzwonię do dziewczyny. Mówię, hej, słuchaj, musimy się ożenić, musisz wyjść za mnie, bo jadę do marynarki wojennej. It's like, what? Gdzie? Do marynarki wojennej. No a w końcu po rozmowach się zgodziła, pojechaliśmy do sądu w Memphis, do tego budynku sądowego. Już po godzinach znaleźliśmy jakiegoś sędziego, który właśnie wyszedł do domu. Poprosiliśmy go, żeby nam podpisał papiery. No mówi tak, no tak się ucieszył się, dobra, fajnie. Wyciągnął papiery, podpisał, przybił pieczątkę. Mąż i żona, więc już teraz mogą wstąpić do marynarki wojennej jako męża, jako żonaty. Żonaty. No i wstąpiłem do marynarki wojennej. O SEALsów się poprosiłem, to automatycznie do przydziału nie dostaniesz, musisz się starać o to. To poprosiłem później o przydział na tą selekcję. A ponieważ sobie dobrze radziłem, co uważali chyba, że warto mi dać ten waiver, taki wyjątek zrobili dla mnie, gdzie pozwolono mi wstąpić na tą selekcję nawet w moim wieku. Jestem chyba z trzech czy czterech najstarszych ludzi, którzy przeszli przez tą selekcję. Jednym z może czterech czy pięciu, którzy byli albo w moim wieku, albo starsi niż ja, którzy przeszli przez tą selekcję successful i którym udało się przejść przez tą selekcję. Jedziesz do San Diego, stajesz tam przed bramą jednostki. Mm-hmm. Jak to wygląda? Czy to się zmieniło na tle w ogóle czasu? Zmieniło się wewnętrznie w drugiej części tego. Jak ja przyjeżdżałem, to proces wyglądał tak. Przychodziłeś przez sześciomiesięczną selekcję, którą każdy, to są legendy, oni teraz krążą. To jest BADS, Basic Underwater Demolition Seal School. To nie jest trening, to jest selekcja. 6 miesięcy. W moim czasie. Później po skończeniu sukcesu, po przejściu tej selekcji szedłeś do Fort Benning, uczyć się skakania ze spadochronami bojowymi. Później wracałeś, zostałeś oddelegowany do jednego z SEAL Team. Wyznaczono dla mnie SEAL Team 2 na wschodnim wybrzeżu, więc po skokach ze spadochrony, po szkole spadochronowej, którą armia prowadzi, pojechałem do SEAL Team 2. Tam w SEAL Team dopiero wtedy przechodzisz prawdziwy trening, jeszcze nie jesteś SEALsem, dostajesz rozkazy do STT, w tym czasie to było SEAL Tactical Training, gdzie to wtedy uczyłeś się land warfare, combat diving, wojnę pod wodą, wojnę na morzu, wojnę na lądzie, wojnę w górach, wspinaczka, wojna w mieście, wojna w pomieszczeniach. To są takie część tych treningów jest podzielona właśnie na takie etapy. No i potem po pewnym przejściu tego STT zostajesz skierowany do bojowego plutonu SEAL z 16 ludzi. No i potem wciąż jeszcze nie jesteś SEALsem. Wciąż pracujesz, z tym jesteś w tak zwanym okresie próbnym. Wtedy tych 16 SEALsów
15, bo ty jesteś jeden, oni oceniają, czy się nadajesz, czy chcieliby z tobą pracować. Jeżeli po paru miesiącach, either yay or nay. Znam ludzi, którzy przeszli przez całą selekcję, cały trening, potem na tym, w tym okresie próbnym, w oddziale bojowym się nie zdali i znam wielu moich kolegów, którzy musieli odejść do normalnej floty, do normalnej marynarki wojennej, albo w ogóle wynieść się z marynarki wojennej. Są jakieś takie cechy niewskazane? Są, poza tym, wiesz, obserwują cię, jak sobie przyswajasz wiadomości, jak szybko reagujesz, jak, wiesz, bo w tym czasie już jesteś, działasz tak jak CEO. To jest ten pluton, który wejdzie prawdopodobnie albo na wojnę, albo który jest, przygotowuje się do wyjazdu na misję. Ty jesteś częścią tego plutonu, tego oddziału. No i ty robisz takie same rzeczy. Trenujesz razem z tymi starymi SEALsami, doświadczonymi SEALsami. Wszystko robisz to, co oni, i oni cię obserwują. I to jest opinia, czy chciałbyś z nim pracować w boju. Czy, no i właśnie często czy można jest, na tobie polegać. Że można na tobie polegać. No więc wykonujesz taką samą pracę. Jeżeli się nie zdaje, jeżeli sobie masz jakieś problemy, to prawdopodobnie ci powiedzą, że nie, dziękujemy, dajcie nam następnego. Więc ja po tych, w końcu po tej próbie, miałem każdy z nas po takiej próbie, jeżeli zostajemy zatwierdzeni, dostajemy, wtedy idziemy na taki egzamin przed komisją złożoną z takich master chiefs, oficerów i wtedy właśnie zadają nam pytania, wiesz, różne rzeczy, które my jako komandosi morscy musimy znać. No i się odpowiada i jak się zda ten egzamin, wtedy dopiero dostajesz ten Trident, dopiero wtedy jesteś uznawany za SEALsa. To się zmieniło. Potrzebujemy bardzo dużo ludzi. Podczas wojny potrzebowaliśmy więcej ludzi, więc to trochę skrócono. Okres próbny został wyrzucony. Dzisiaj idziesz na selekcję. Po selekcji na tak zwany SQT, SEAL Qualification Training. To było, co wcześniej STT się nazywało. A po SEAL Qualification Training dostajesz tę oznakę SEALsa Trident i jesteś już SEALsem. Ale potem jeszcze może się wciąż nie udać, bo ten okres próbny został zniesiony, ale cię wciąż oceniają, jak sobie nie dajesz rady z tym. To są jest trudniej teraz, ale są sposoby, żeby cię wyrzucić z oddziału. I tak robią czasami. A ty pamiętasz coś takiego najgorszego dla ciebie z tego Hell Weeku? Czy to jest tylko... Hell Week to jest 5 dni w pierwszej fazie treningu, w pierwszym etapie tej selekcji. Jak idziesz Basic Underwater Demolition SEAL School Training, to jest ta selekcja. To jest trzeci chyba, to jest któryś w pierwszej fazie, nie pamiętam, który to jest week Ale teraz. Faktycznie jest taki ciężki i tak jak tutaj wszyscy opisują. Że no, jest... Wyobraź sobie, że nie śpisz przez 5 dni i cały czas coś robisz, to znaczy masz te łodzie, ciężkie łodzie gumowe, biegasz z nimi w jedną, w drugą stronę, pływasz cały czas, 24 godziny nie odpoczywasz. Czasami pozwolą ci, powiedzmy, usiąść na chwilę, ale to jest tylko na chwilę, bo jakieś zawody się toczą między tymi załogami. Każda łódź ma własną 8 czy 6 ludzi, chyba 8 ludzi najczęściej. No i wiesz, potem instruktorzy, że okej, chcę, żebyś pobiegł z tą łodzią tam i z powrotem, a ty będziesz ich ścigał. Kto przegra, to zostanie kara, a jak wygrasz, to będziesz musiał usiąść sobie na 5 minut. Ale to się dzieje dzień, noc. My jako instruktorzy ja potem już zostałem instruktorem właśnie na tej selekcji pod koniec mojej kariery, ale instruktorzy się zmieniają co 8 albo co 6 godzin, a studenci cały czas zasuwają. To wygląda bardzo brutalnie. Wiem, że to są legendy o tym, ale to nie jest najtrudniejsza część tej selekcji. Przynajmniej to nie była dla mnie. Dla mnie to było, wszedłem w to, to tak samo wchodzisz gdzieś, ktoś cię kopie w jaja i wyrzuca cię i już jest, no przeszedłem. A to jest tak szybko się dzieje. Poza tym jesteś w stanie, najczęściej ludzie są w stanie i rezygnują przed trzecim dniem. Pod koniec trzeciego dnia, jeżeli przetrwasz 3 dni, czwarty i piąty dzień zazwyczaj, nawet jeżeli chciałbyś zrezygnować, to prawdopodobnie wielu nawet nie wie jak. Więc dlatego również z każdego wieczora są bardzo ścisłe badania przez komisję lekarską.
każdy je przechodzi indywidualnie. Z tym, że to, ta taka nieprzyjemna część tego jest, że siedzisz w kolejce w zimnym morzu wieczorem i wiesz, morze jest zimne, ale teraz jak siedzisz tam z godzinę czy coś, to jest naprawdę zimne. No i później po kolei każdego wołają, wychodzą, oni cię badają, przeglądają. To jest bardzo ważne, dlatego czasami te zranienia, które dostajesz, czy złamane kości, to nawet nie wiesz o tym, to może być takie włoskowe hair fracture, gdzie ma złamaną kość, ale... Pęknięcie, a specjalnie przy biodrach, to się dużo często zdarza, bo takie ciężkie ciężary podnosimy i biegamy z tym, że zdarzają się pęknięcia w kości biodrowej, gdzie wiadomo, że nie ma ukrwawienia. Jeżeli masz tam pęknięcie i ona się rozszerzy poza pewien stopień, to trzeba usunąć staw wtedy. Wtedy odcinają kość, wkładają. Więc do tego nie wolno dopuścić. To się nie zdarza. Mamy dobry medyczny personel, który wyłapuje takie przypadki i taka osoba z genetyką słabszą zostaje usunięta z treningu. No ale jak ty przechodziłeś selekcję, to ty miałeś świadomość tego, gdzie ty jesteś, co robisz i w co ty w ogóle, w co wdepnąłeś? No tak. Wiedziałem, że to będzie taka komandowska level. Ja tak, ale takiemu Ukraińcowi, nie Ukraińcowi, z Białorusi się przytrafiło, że on nie wiedział. To już jak ja byłem instruktorem, ja byłem wychowawcą klasy 263, jeżeli dobrze pamiętam. No i to była klasa złożona chyba ze 130 ludzi zaczynała. No i pierwszą fazę już dużo odpadło, ten Hell Week przeszło, dużo ludzi. No i teraz przyszły na ten następny etap. Ja byłem w tej drugiej fazie, na drugim etapie treningu instruktorem. No i jest gość taki, bo czasami mamy, wiesz, takich gości. On zostaje zaproszony z innych krajów, żeby przeszedł naszą selekcję. Zresztą mu nic nie daje, z wyjątkiem może ego, że... Przeszedłem selekcję, ale co zapraszamy właśnie takich przedstawicieli różnych krajów. No i właśnie ten był z Litwanii. I za każdym razem, pamiętam, jak robiliśmy ewolucję, on się pyta mnie, instruktor Drago, kiedy ja się zacznę uczyć podwodnego spawania? Mówię, podwodnego spawania. Sobie kpisz z nas tutaj? No i wiesz, mu się tam, się mu tłumaczyło, że on się nie ma się obawiać, że podwodne spawanie. Kiedyś się nauczy, ale teraz ma robić te zajęcia. No ale on mówi tak, instruktor Drago, ja tu przyjechałem z kolegą z Litwy, czy z jakikolwiek to kraj, bo ja przyjechałem tu z kolegą. I on już skończył kurs i mówi, że tak ciężko nie było. To byli nurkowie, którzy przyjechali się uczyć technicznego spawania pod wodą. Jeden pojechał tam, gdzie powinien, a drugiego się pomyli i wysłali na kurs komandosów morskich. No wszędzie jest bałagan, nie tylko u nas. Wszędzie jest. No i wiesz, a jeszcze bardziej wkurwiał nas, bo myślałem sobie, że może ten trening jest za łatwy dla niego, że sobie tak kpi z nas. Podwodne spawanie. No i w końcu się zorientowaliśmy, przeprosiliśmy bardzo, wysłaliśmy go z powrotem do Pensacoli na Florydę, gdzie się szybko nauczył spawania i w ciągu chyba 2 tygodni wrócił do domu. To zamiast 2 tygodnie to zajęło mu chyba 4 miesiące bicia i tortur. I się spawania nie nauczył, dopóki naprawdę nie zorientowaliśmy. Pamiętam, kiedyś nawet siedzimy w tym, to już druga faza, gdzie w tych takich komorach ciśnieniowych pod badaniami, każdy instruktor musiał wejść z grupą uczniów, bo tam siedzimy, to samo. Instruktor Drago, kto a chciałem się zapytać, już się boi, bo wiem, co mu zrobię, ale co z tym spawaniem? Sorry! Nie będę się pytał więcej. Ale się później, ja mówię, połapaliśmy się i wysłaliśmy go na kurs spawania. Więc w ciągu 2 tygodni był spawaczem już. No to są historie. No długa, zajęło mu to dużo czasu i dużo bicia, ale... Jeszcze na jedno pytanie, jakbyś mógł odpowiedzieć. Kończysz selekcję, czyli wtedy to zajmowało tyle samo czasu, co dzisiaj? Sama selekcja, tak. Selekcja się w ogóle nie zmieniła. To te same metody, te same procedury. Co się zmieniło, to się później te wprowadzanie młodych, nowych żołnierzy w te bojowe plutony SEALsów się zmieniło. Ale ta selekcja pierwsza była taka sama, jak ja przychodziłem, taka sama jest dzisiaj. Nawet jak ja jako student przychodziłem tą selekcję, później jako instruktor pod koniec mojej kariery administrowałem i wydawałem te różne
nie nazwałbym tego tortur, bo to nie brzmi nieładnie, ale, byłem dyspozycji. Dysponowałem właśnie tymi metodami instrukcyjnymi dla studentów i to się zupełnie nie zmieniło. Zmieniło się tylko moje nastawienie, bo to jest tak powerful, to jest tak duży szok dla wielu ludzi. Dla mnie to był też ta selekcja, że wchodzisz i wychodzisz, zanim się zorientowałeś czasami, okej, ja zdałem tą selekcję, 6 miesięcy później, jest tak intensywna. Więc, ale to było jedno przeżycie i wróciłem. Potem jako instruktor, jak się na to temu przyglądałem, to ja ci powiem, nawet do dzisiaj to się dziwię, jak ktoś może coś takiego znieść i przejść przez to piekło, bo jak się patrzyłem na nich, tych dzieciaków, dla mnie to 20-21 lat jest dzieciak, i się patrzę i kurwa, on się nie poddaje. Ja nie wiem, co ja bym zrobił. Ja to samo przechodziłem, ale wiesz, jak to oglądasz z zewnątrz, jak ty jesteś ten, który to robi, daje studentom w kość, to naprawdę się taki duży szacunek u mnie się jeszcze większy, miałem, ale zawsze szacunek, ale jeszcze większy szacunek się zrodził we mnie dla tych ludzi, którzy przechodzą przez tą selekcję. Bardzo dziękuję za tą część. W następnej porozmawiamy o tym, jak nasz gość rozpoczął służbę. Moim i waszym gościem Tomasz Drago-Dzieran. Dziękuję.